Pewnego pięknego dnia Reksio postanowił polecieć w kosmos. Nie, moment. Nie to. Pewnego pięknego dnia Reksio postanowił popływać na desce surfingowej. Pewnego bardzo burzliwego dnia? Właściwie to ocean był istnym piekłem, kiedy Reksio postanowił popływać na desce. No i okazało się to bardzo słabym pomysłem. Lepiej, żeby chyba poleciał od razu w kosmos. Rozpocznij nową grę. Ech, wplątałeś się w niezłe tarapaty. Pływać po morzu w taki sztorm? To bardzo ryzykowne. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? Wakacje już prawie są. Ciepełko i słoneczko także jest. Ale czy jest tutaj mój Reksio z Bielska Białej? Wychodzi na to, że też jest. Tak, moi drodzy, przed wami gra Reksio i Skarb Piratów. Bo ziomka, czy nie jesteś za stara na tą grę? Myślę, że nie. Bo ziomko, wiesz, że inni youtuberzy też nagrywali? To też wiem. Ja Reksiowi zawdzięczam to, że mimo iż nie grałam w tą grę w wieku 6, 7, 8 lat, to pokochałam ją w wieku 11. Tak samo jak inne jej następczynie. Dokładnie. Nie umiem się zbytnio ubrać słowa, no bo to jednak Reksio. Reksio to jest dzieciństwo. Wychowałam się na kreskówce, a z racji tego, iż to jest Reksio i Skarb Piratów, to jakbym miała czelność nie nagrać. Ale to nie nagrać tak pięknej, wakacyjnej i świeżej serii na tym kanale. Moi drodzy, zacznijmy grę. Powiem wam, że uwielbiam gry Reksia. Jest wszystkich 5, przeszłam wszystkie. Powiem wam, że nie wiem, gdzie zapodziałam płytkę z dwoma ostatnimi, ale do tego czasu się znajdzie i myślę, że nagram wszystkie Reksie. Nie obiecuję, ale tak myślę. No, ale dobra. Jak pewnie widzieliście, Reksio został uwięziony, wybrał się, nie wiem, gdzieś na Hawaje, Haiti. Dobra. Bez takich. No i coś się stanęło się. I tak oto teraz musimy się wydostać na... ale mi się plącze język. Musimy się dostać na wyspę, więc musimy zrobić sobie, nie wiem, jakąś łódź. Więc pewnie nic ciekawego nas tu nie czeka, więc budujemy łódź. Deska jest chyba cała. Aha. Szkoda, że z żagla nic nie zostało. I... dobra, tu się buduje. Robimy żagiel. Jak ja tego nie lubię. Pomysł. Spróbujemy coś zbudować z resztek żagla. Okok. Dobra. Raz. Dwa. Dwa skrzyżowane patyki. Warto by je jakoś przymocować do siebie. Gdzie jest krzyż? Dobra. Przymocować, tak? Gwoździe? Nie. Sznurki? Nie. Ośmiorniczka. Ta dzielna ośmiorniczka wygląda na zadowoloną, że powierzyłeś jej tak odpowiedzialne zadanie. Bardzo. Nie? Chyba rozumiem, okay. Co zamierzasz zbudować. Latawiec, prawda? Pyk. No, konstrukcja latawca jest gotowa. Teraz chyba czas pomyśleć o jakichś linkach. Mhm. Tych krótkich, okej. Okay. Dobrze. I co dalej? Ale ja się odmurzam. Świetnie. Jeszcze tylko ogon. No tutaj. Świetnie. No. Zbudowałeś latawiec. Elegancko.
I co, będziemy lecieć, będziemy, znaczy płynąć, przepraszam. Troszkę wieje, nie powiem. Muszę trochę ściszyć. Miejmy nadzieję, że plan się uda. No to raz kozie śmierć. No to strój. Wiecie co, to jest powrót do dzieciństwa. To ma być przyjemna i milutka seria. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale to był lot. Gra ogólnie nie jest długa. Butelka. A co to? Mam przeczucie, że to jakaś bardzo ważna butelka. Takie butelki nie pływają od tak sobie. Dobra. Widzimy tu pana Kozy. Pam 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 pam. Szanownego Reksia. Jestem Robinson Kozo. A to mój kompan. Piktaszek. Dzień dobry, Berek. Mogę klucz? Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? Nie wiem. Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. Boję się, że uciekną do lasu i zostaną zjedzone przez jaguary lub inną żywiołę. Mogę. A więc chcesz wyłapać gąski? No dobrze. Gąski! Gęsiątka wy moje! To jest gra na skilla. A! Pyk. Już? O! Brawo! Poszło! Brawo. Możesz pożyczyć klucz. A dziękuję. Zostaw klucz w drzwiach. Piptaszek je potem zamknie. Z tym zadaniem powinien sobie poradzić. Ech! Ale przepane, ja mam tutaj jeszcze mapę. Znalazłeś to w butelce na plaży i nie wiesz, co to jest, tak? Dokładnie. Na pewno nie rachunek. Pokaż mi z bliska. To mi wygląda na wiadomość zapisaną atramentem sympatycznym. Gdybyśmy mieli ogień, mógłbyś spróbować ją odczytać. No ale Piptaszek nie radzi sobie z rozpaleniem ognia. Może taka trochę gra słów, ale... Potrzebujemy ognia, on ma fajkę. Come on! A nie, to butelka pierwsza. Dawaj. To jest straszna minigierka, nigdy jej nie przeszłam. Nigdy. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. To się tak jaśnieje się, jak ja tu mawiam. Ojoj! Wypaliłeś dziurę w rozumie. Ale wiesz co? To chyba wcale nie jest takie trudne. Zauważyłem, że za każdym razem, kiedy zbliżysz ogień do mapy, to najbliższa jej część pojawia się wyraźnie, a wszystkie sąsiednie też trochę nabierają koloru. Jestem pewien, że klikając na polach w odpowiedniej kolejności, uda się odsłonić całą mapę, nie przepalając jej. Odpocznij i spróbuj jeszcze raz. Ja daję sobie 3 próby. Ojoj! Wypaliłeś dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Tak mi zaswędziła ręka, żeby być. Robimy takie kółeczko, nie? Ojoj! Dobra! Wypaliłeś dziurę. Olać! Widzę, że coś ci nie idzie odczytywanie mapy. No dobra. Znam te gremy więcej na pamięć, więc ale nie mogę patrzeć, jak się męczysz. Piptaszek wyłowił ostatnio 80 takich samych butelek. Ha! W każdej było to samo. Wiem, bo wywołałem wszystkie. Proszę bardzo. A ognia nie masz, tak? Wódz kurczaka z wioski pomoże ci przeczytać to, co jest napisane na mapie. To szczur skryt. Tajemny język szczurów. No, kidoki. No. Można lecieć. Wow, złoty klucz. Wbijamy. Reksiu dajesz. No to w drogę. Dokładnie. Kura! Ba! Ba! Oho, nienawidzę tej minigierki. Ona jest taka wkurzająca. Idzie po prostu dostać... A to wąż!
No, pierwsze koty za płoty. Tak, zaraz zginę. Nie wierzę w siebie. I can't believe. I don't believe, przepraszam. Wziąłem kasę z angielskiego. A piąteczkę dostałam, przyjaciele. Co to pomyślił? No, pierwsze koty za płoty. Piąteczkę dostałam i to tak na easy. No na easy w sumie. Bo jestem genialnym humanistą. Doskonale. Jeszcze tylko kilka skoków i będziesz w wiosce. Nienawidziłam tego. O matko. Wiedziałam, że zginę, ale że w taki sposób zginę, to nie wiedziałam. I będziesz w wiosce. Nienawidzą dzieci! Nienawidzą dzieci! No nienawidzą! A dzieci no, ich chyba! Pierwsze koty za płoty! Co to było? Ej! Płakać mi się chce! Nie wiem, Reksiu, przepłyń tę rzekę. No, rzeka pokonana. Udało się! Przed nami wioska wodza Kurczaki. Nie wiem, ile mi to zajęło, no ale sporo. A co tu się dzieje? Gdzie przygotować się do zwrotu przez sztak! Ląd na pierwszy! Chyba! Kto zdobędzie serowy pocą? Ja też! Do skrócenia z taniego rumu! Dziś wieczorem będziemy jeść jaja! Piraci rządzą! Ale pamiętajcie, moi drodzy, nie pobieramy z torrentów. Nie wolno! Nigdy bym się nie spodziewał czegoś takiego po kapitanie Ogrysku. Będę mógł sobie skoczyć. Zjedzą nam posąg Boga Twaroga, a wtedy nadejdzie Sermageddon. Bóg Twarog nie odpuści nam takiej zniewagi. Zamawiam królewnę! A może po prostu stąd uciec? Nie. Co? Nie? Gotowi do ataku! Tak, znam szczur skryt. Ale... pomogę ci odszyfrować napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed atakiem piratów. Nie ma sprawy, kolego. Tak właśnie zrobię. Dobra, mogę iść pomagać. Ruszaj już, ruszaj! Piraci nie będą dłużej zwlekać! Będę waszym bawcą. Dawaj, dawaj. Będę twoim wybawicielem, duszyczko ty moja. Tym. No dawaj. To ładowanie. Aha! Lubię to. Co robić? Co robić? Aha! Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Ura! Dobra. To można sobie fajnie rozplanować i zobaczymy, czy mi się uda. Ja sobie jeszcze tych kokosów w ogóle. Myślałam, że będę mieć dwóch. Zmuszał nas do takich rzeczy. Dobra. I co to miałeś? Weź, synku, moją parasolkę może. Co są za teksty? Do boju. Dobra. Ja się nie bawię. I co to miało być? I don't know, my friend. O kurczę, zmarnowałam kokosa. I co to miało być? Muszę użyć jednego na dwóch. Tylko nie wiem, jak to teraz zrobić fajnie. Obraź sobie już... Au! Jak mam to zrozumieć, majtku? Poczekam chyba. Ej! Ale bugło się! Brawo, moi
powiedzieli. No to jeszcze raz. Nie, udało się. A może co robić? Co robić? Aha! Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Ura! Do boju! Duże... moją parasolkę może! Dużego muszę ten od razu uderzać, dlatego że... Kaszalot! Nic tak to z tego nie będzie. Dobra. Może. A w ogóle najlepsze jest to, że... Obrać sobie jeszcze tych kokosów w bok. Dubbing tych postaci należy chyba tylko do jednej, dwóch osób chyba. No to jest szacunek. Już? Naprawdę. Synku, moją parasolkę może. Kocham. Ten dubbing jest tak... Do roboty! Wesoły. I co to miało być? Dobra. Już weź, synku, moją parasolkę może. Zgłupie. Obrać sobie czas. Już wolę zmagać się ze szkodą. Już weź, synku, końcu mam dużo kokosów. Parasolkę może. A, końca. Może zostaw tę armatę. Dobra. Kaszalot! Do... Atak! Au! Już! Ja odciągnął mnie. Mhm, dobra. Na dużego mam tyle kokosów, że nie ma szans. Aha, no, dobra. Dobra, no i ostatni. Szczurek. Tym, 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 tym. To może wpierw to. O. Pykło. Ciężki jest żywot pirata. Już wolę zmagać się ze skorbutem. Może popłyniemy na kwiaty? Doskonale. Piraci prędko tu nie wrócą. Przynajmniej nie bez kasków ochronnych. Wspaniała robota! Wspaniała! Uciekali, aż zgubili Killwater! No dobrze, no dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie. Pokaż no ten papiór. Zaraz, zaraz. Butelka 272. Ahoj, stop. To ja, kapitan Ołgryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Wypadłem za burtę, ale żyję. Stop. Od 3 tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dotrzeć jak najszybciej do domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą. Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. To wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Chyba... Okej, ale moi drodzy, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja mam wielką nadzieję, że ten wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym wdzięczna za komentarz oraz ocenę odcinka. Moi drodzy, to jest mimo wszystko Reksio i mam nadzieję, że przypomniałam wam dzieciństwo i że jeszcze będziemy sobie je dalej, ale to dalej przypominać. A póki co, żegnam się z wami, do usłyszenia, no i cześć!